Cześć, witam ponownie w Heroes of Might and Magic 5, kampania Lochu, poziom heroiczny, misja trzecia, kultyści. No, dwa odcinki już za nami z tej misji, jedna z najtrudniejszych misji na tym poziomie trudności. Jako tako już mamy chyba szanse wyrównane. Trzeci zamek przejęliśmy sobie w ostatnim odcinku. Jesteśmy głęboko w terytorium wroga. Relak jest trochę odcięty od Shadi. Shadia została na naszym terenie i broni naszych dwóch zamków. I teraz nie wiem, co się wydarzy, bo kilku przeciwnika Heroesów jedzie w naszym kierunku. Nie wiem, gdzie oni pojadą dokładnie, ale zaryzykujemy i na razie pojedziemy sobie Relagiem bardziej w głąb tutaj terenów przeciwnika. Zobaczymy, co nam się uda tutaj zdobyć jeszcze. Tu mamy trochę drewna, więc skorzystajmy może. Koniec ruchu. 9 minotaurów. A co nam tu w ogóle jedzie? Haves. Słabiak, bo w sumie nic nie ma. Więc nie musimy się nim przejmować. Tutaj wszystkie jednostki mamy wykupione. Tu nam jedzie już taki troszeczkę konkretniejszy przeciwnik. Ale nie wiadomo, czy z tej strony nam się też nie wbiją. Może weźmy te wiedźmy. Pozbądźmy się tego kolesia. Dobra. Wracaj. Myślę, czy sobie nie zbudować czasem tutaj zamku jeszcze. Co nam jest potrzebne? No trochę drewna, trochę rudy. Okej, na razie się wstrzymajmy, zobaczymy, gdzie oni będą jeździć. Dobra, czyli chce nam jechać na zamek. Ten nam tutaj się wbija. Pytanie też, co zrobi Grog. Też ma trochę jednostek. Dobrze, że ten Inferno nam jeszcze nie jedzie. Tego, myślę, się pozbędziemy spokojnie. Myślę, czy przekazywać Shady jednostki, czy ona by sobie nie poradziła czasem z tym, co ma. No nie jest to pewne, więc lepiej chyba przekażemy. Co, czekajcie, spojrzę jeszcze raz, co ona może wziąć. Wiedźmy na pewno. No, zamek. Wiedźmy, furię, zabójców. Moglibyśmy jej też hydry podmienić. Na te jednostki już nie będzie miała miejsca. Dobra, to po prostu jedźmy z tym, co mamy. Myślę, że on nam tutaj do zamku jeszcze nie dojedzie. Boję się odjeżdżać, kurczę. No ale zobaczymy. Daj nam tego smoka, daj nam zabójców, wiedźmy. Was, no i hydry też w sumie. Dobra. Raelo, ty nie musisz w sumie wracać do tego, on nam tego zamku raczej nie przejmie. Weź jeszcze skrzynię. Może jedźmy tędy. O, jeszcze skrzynia i tartak do przejęcia. Tutaj moglibyśmy... Dobra, kupmy sobie tego bohatera, czemu nie? Załatwimy tego gościa, on prawie nic nie ma. No okej, niech będzie. I pojedziemy sobie z kolei tobą tutaj do góry. No i teraz tak. Rudy troszeczkę brakuje. To weźmy sobie, zamieńmy ciebie. Ciebie. No dobra, jeszcze raz ciebie. I dajemy zamek. Dobra, to mamy tam już trzy wieżyczki. To będzie nasz główny zamek, w sumie ten na wschodzie najbardziej wysunięty. O, a Grog jedzie tutaj. Kurde, no to kiepsko, bo nie możemy... Cholera, który zamek wybronić teraz? O, to jest pytanie.
Dobra, słuchaj, wracaj tutaj. Kurde, on nam chyba ten zamek zajmie. Wiesz co, wolę chyba ciebie. Masz trochę więcej many. Wykupmy te jednostki. Kurczę, ale... No musimy i tu bronić. I teraz... Tu jest niskie, no to weźmy go szybko, załatwmy może, zapiszmy. Jak nam to pójdzie? Oj, oj, oj. Tak średnio, dużo hydr żeśmy stracili. No dobra. Co dostaliśmy? Mistrz umysłu, regeneracja many. Wiecie co, weźmy ten mistrz umysłu. O Jezu, nie mam many. Shit. Dobra, akurat jeszcze wrócimy i się zregeneruje. Zajebiście. No ale ten zamek chyba stracimy w takim razie, chyba że... jakoś tutaj odjedziemy. I co nam to da? Niewiele, co? Poszperajmy jeszcze trochę za złotem. Tu jeszcze skrzynka. Bierzmy tą, może weźmy ten tartak. I wróćmy do tej skrzyni. Też muszę uważać, żeby ten realak nie wpadł na jakiegoś mocnego bohatera. Nie wiadomo, co tam na zachodzie się czai. Dobra, i teraz stać nas na jeszcze jednego bohatera. Wykupmy go. I pojedźmy nim, żeby jakoś tego Groka spowolnić. Może tutaj się jakoś ustawimy, żeby on tu skręcił. Może tak zrobi. Bo wtedy nam do zamku nie dojedzie. Okej, niech będzie tak. No i zobaczmy, czy to się uda. Może skurczybyk jedzie na zamek. A niech to szlak. Wykupi nam jednostki. Dobra, spróbujmy ręcznie jak najwięcej udupić mu tych jednostek. No ale jesteśmy w pupie. Bo wykupi te jednostki. Jasny gwint, dobra. Spróbujmy jak najlepiej ich tutaj ustawić. Was na dwie grupy. Dobra, niech będzie jakoś tak. Moglibyśmy jeszcze jedną zrobić. Dobra, to was. Mamy trzy wieżyczki. Dobrze, walcie w smoki. Świetnie, świetnie, że biją smoki. Co on zrobi? Ach, cholera, będzie ofensywnie grał. To niedobrze. Ale praktycznie ma tylko wiedźmy i smoki. Już jeden smok stracony. Mamy trochę zaklęć. 56 to trochę słabo. Tu już lepiej uderzać tutaj. Nie, nie, dawać w smoki, come on, no. Dobrze robiły na początku i przestały. Dobra, rozdzielmy ich tu jakoś, was tutaj. Dobrze, 81 życia na tych smokach. Dobra, was gdzieś tu. Teraz, kurczę, przydałoby się zrobić jakoś tak, żeby nam nie wleciały. Chyba się nie da. Dobra, was gdzieś tu odstawimy. No wybijcie, macie prostą, zawsze coś. Jeden punkt obrażeń. Dobra, dam wam obronę. Jakbyście jeszcze wkrochmalali tutaj w tą elektryczność, w tą taką fosę jakby, to byłoby świetnie. No i co on teraz zrobi? O nie. Czy on go wskrzesił? Wskrzesił umarłych, nie, no to... To i tak upierdliwe, bo będzie ich co chwilę wskrzeszać. Cholera. Okej,
18 życia. Dobra, musimy te smoki męczyć. Nie, nie, w co wy atakujecie? Nie! O, come on, no nie w hydry. No niestety, jeśli wieżyczki będą miały takiego głupka, to źle to wróży. Broń się. Broń się. Broń się. Broń się. No ty strzelaj. Nie no, stracimy ten zamek, no wskrzeszać będzie co chwilę. No ale musimy tu. A jakbyśmy rozkład dali, ile to będzie zabierać? Przez dwie tury 48, okej. No Jezu, już ma otwarte drzwi. Dobra, jeden smok. O kurde. No to po grze. No już skubane, ale wbiegły, no. Kurde, jakby się udało jakoś te smoki. Już cholernik, no. 22. No to prawie padają. Nie! Fuck! No i wieżyczki nie zdążą jeszcze strzelić. Niech to cholera jasna. No i przejął nam zamek. Fuck! I to akurat na nowy tydzień. No i jeszcze... Zajebiście, tydzień jeźdźca. Are you kidding me? Are you kidding me? Tydzień jeźdźca jeszcze dostał. To jest jakiś koszmar w tym momencie. Niech to szlak. Musimy wczytać, bo to nie możemy mu dać tego zamku. Musimy to jakoś inaczej zrobić. Tylko jak? Kurde mol. No w sumie to Shadion byśmy dali może radę odbić, ale kurde, straty będą takie wielkie. Czy ja wiem, czy byśmy dali radę? My nic nie mamy. Shadia nadal nie ma wzmocnionych zaklęć tak swoją drogą. Okej, musimy to zrobić trochę inaczej. Musimy sobie... Dobra, zabij tego. No dawaj, szybciej. Tak czy siak, musimy nią tutaj wrócić. Zregenerować manę. Teraz. Musimy jednego z tych bohaterów, skoro oni i tak padają, to jest bez sensu ich tu zostawiać. Wziąć te jednostki. Zostawić mu to. Ile minotaury mają życia? 31, dobra. Zostawić mu jeszcze 4 minotaury. Przepraszam, 5. Ty nie masz ruchu. Kurde mol. No to źle. No to nie możemy ciebie. Musimy kupić, cholera, bo jasna. Dobra, musimy ciebie tutaj zostawić w takim razie. Okej. Zostawiamy ciebie. Ciebie musimy ustawić. Czy nam to coś da? Się zastanawiam teraz. No dałoby, bo nam Shadia przekazała jednostki. I byśmy odbili ten zamek za chwilę. Okej, dokąd możemy maksymalnie? Gdzieś dotąd. Niech będzie. Tutaj przyjmijmy te złoto, ile się da.
To bo na razie ten tartak olejmy, weźmy tą skrzynię, żeby mieć więcej złota na jednostki za chwilę. Teraz tartak. Dobra, i teraz tura. Zaraz. Nie, ty jesteś dobrze ustawiony, okej. Okay. Czy ja zapomniałem kupić ten zamek? Jezus Maria, chyba tak. Dobra, ale stracił dwa smoki, nie musimy tego ręcznie robić. I zostawił zamek, idiota. No to cieszy mnie bardzo. Tylko czy nam nie zablokował i tak drogi? Zablokował nam... Ja pierdziele, ale irytujące. W porządku. Dawaj te jednostki. Was. Minotaury. Nie mam kasy. Nie mam pieniądza. I co tu jeszcze? Dobra, niech będzie tak. Możemy jeszcze tych dwóch jeźdźców. Nie dojedziesz, tak myślałem. A weź flagę. I teraz? Fuck, no. Tak minimalnie. Kurde, no jak ja szadio mam normalny, to tym to będzie tragedia. Powiedz mi, czy ty go ominiesz? Jasny gwint. Muszę jemu dać te jednostki. Muszę spróbować. Nie mam wyjścia. Bierz wszystko. Poza jednym asasinem. Poziom normalny, no zobaczmy. Okej. Okay. Słabo. No te hydry będą problemem. No pewnie je będzie wskrzeszać. Przynajmniej mamy piersi uderzenia. No i walimy tak. Czym się da, obszarówka najlepiej, no, póki stoją fajnie. Ale słabizna. Ale Lipton. dobra, dawaj te. Jeszcze zatrujemy. Te nasze smoki mają powera. Teraz byśmy mieli całkiem fajną okazję, ale nie mogę, nie ryzykuję, nie wybijam tam do przodu. Bo zrobią nam... Zdupuje się średniowiecza i będzie Pipton. Musimy jakoś jeszcze czarami porzucać. Was trochę do przodu możemy. Kurde, jeszcze morale na minus. Dajemy jeszcze wait. Wait. Zatruwaj tych. O. Mówisz, czekasz. No dobrze, to my walimy. Jezus, z tym wskrzeszaniem. Ile on ma many? 14 tylko. A to nie tak źle. Dobra, to męcz mu te furie. One będą padać coraz szybciej. Co nie zmienia faktu, że i tak robią obrażenia. Ale my też. Dobra, okej, rusza się. Jeszcze wait na smokach. Jeszcze wait. Zatrujcie te hydry. No jest bardzo ważne, żebyśmy odzyskali teraz ten zamek, koniecznie. Nie, no jeszcze jest dobra okazja na kulę ognia. Kurde z tą regeneracją. Ile masz tej many? 5. To już nie wskrzesi.
Nie, teraz weźmy może... Dobić tą, czy walić w... Walmy w hydry. One będą problemem. Wy je może trochę zablokujcie. Wy z kolei... Myślę, czy nie zjeść czasem tego kontrataku. I nie zablokować tych hydr. To jest dobry pomysł. Tak zrobimy. Weźcie ten kontratak. Dobra. I z smokami teraz. Kurczę, ale te minotaury nas... Dobra, musimy. Nie! Cholera jasna! To było ważne, żeby oni zrobili ten atak. Niech to szlak. Dobra, dobicie tych. Wskrzeszenia już nie ma. Skurczybyk. O, come on! Co jest u diabła z tym morale? Jaki tu jest minus? Minus 1, 10% szansy i tyle razy się aktywuje. Ale pech. Dobra, dobicie te wiedźmy może. Powiem wam, że jest szansa. Te smoki nam dużo dadzą. O, na całe szczęście morale nie straciliśmy. Dawaj w te hydry. Nie, nie, nie. Dobra. Teraz. Zróbmy tak. Czy zjeść ten kontratak, czy może u minotaurów? Nie, ty masz życia, smoczek. Dużo jeszcze. Dobra, to zjedz ten atak. Nie, okej, okay, zabiję. Teraz tobą możemy fajnie zaatakować. Elegancko. Walimy. Dwóch na raz. Ty możesz... Ciebie ustawimy jakoś tak, żeby te hydry trzymać z daleka. Dobra, tobą w hydry. Oż skurczybyk. Będzie nam męczył te smoki. Tobą z bliska. Ale myślę, że mamy to. Tylko nie zabijaj go. Fuck. Ale jest okej, okay. O, jest okej. Okay. Myślę, że damy jeszcze wrażliwość na hydy, czy spowolnienie? Nie, damy prawą moc na smoka. Okej, okay, dobrze, że zużył swój czar. Dawaj z bliska. No i walimy. Słabo. Okej, okay, ale teraz zabijemy. Nie jest źle. O, fucking shit. Jaki ty masz atak? Kurde, musimy je bić. Nie ma innej opcji. Musimy je bić. Bo one się będą regenerować. Dawaj, dawaj, jeszcze jedna. O jasny gwint, nie masz ataku już? Fuck. W takim razie spowolnienie. Jeszcze raz. Jest! Uciekł. Bosko, dobra. Magiczne zwierciadło, to byłoby dobre. Nie wiem po co w sumie to jest bohater rezerwowy. Okej, tymi możemy spokojnie odbić to miasto teraz jednostkami. Aleluja. Dawaj lepszą magię zniszczenia.
fantastycznie, nie wiem jak nam się to udało, ale się udało, wyszliśmy z tej sytuacji. Co za misja, słuchajcie, niesamowita, prawda? Najtrudniejsza misja w grze moim zdaniem na razie. Grupa, może oni by się przyłączali do nas. Zapiszmy sobie po tym sukcesie. Tu nam co jedzie jeszcze? Nie, to jest słabiak, tutaj damy radę, tu też słabiak. Dobra, na szczęście jest luz teraz. Tu Shadia może leć tutaj odbitą kopalnię złota. Okej, okay, słuchajcie, Aralagiem sprawdzamy dalej tutaj na zachód teren. Fajnie. Dawać złoto. Może jednak tutaj kupmy jednostki, bo jak nam coś wyskoczy, nie chcemy tego zmarnować, stracić. Dobra, tu sobie pozbieramy. Ta misja może zająć z 5 odcinków. Garnizon. Kurczę. Dobra, jest nieźle. Jest nieźle. O jasny gwint, jedzie znowu Grok. W takim razie Shadia dziewucho, słuchaj, weź sobie tych jednostek tutaj trochę, bo nic nie masz, kobieto. Może się przyłączą. Nie chcą. Tutaj może mistrzu, weź trochę tych szybkich jednostek. Kiepsko z kasą jest, co? Bardzo kiepsko. Musimy tego gościa się pozbyć, bo nam się tu wpiernicza. No come on. Jakim cudem? Schowajmy te furie. Podzielmy was. Skurczybyk. Dawaj tą kulkę ognia. Zabijesz? Zabijesz, dobra. No, trochę lepszy wynik. Okej, okay, mamy coś jeszcze. Mistrz błyskawic. O, to by było dobre, tak na obronę. Mniejsze obrażenia od czarów nieprzyjaciela, czemu nie? No moglibyśmy jeszcze tutaj się nauczyć czegoś. Dobra, laska, zbieraj tutaj dalej te skrzynki. Siła czarów plus jeden. No tak, trzeba będzie jeszcze te stat boosty wszystkie odwiedzić. Dobra, Raelo. Odwiedzać tą utopię. Co ty masz w ogóle? Coś tam masz. Zapiszmy. O, zamek. Bardzo niskie. Bierzemy następny zamek. Tylko czy dojedziemy? No niech to. O, come on. O, come on. Tak blisko, zarazem tak daleko. Sieki brakuje, brakuje sieki. No to mielibyśmy już 4 zamki. To zaraz, to oni mają jeszcze tak, to oni mają chyba jeszcze tutaj na dole, będą mieli, i tutaj na wschodzie, bo stamtąd jeżdżą. Czyli razem jeszcze 3 zamki, a może i 4 za tym garnizonem. Ale to jest jazda.
Weźmy sobie tutaj ten talent dowodzenia, niech będzie. I teraz gdzie on jedzie? Pewnie pojedzie nam znowu na dół. To nie wiem, czy nie lepiej Shadion już lecieć do góry. Lećmy do góry, bo nie zdążymy znowu. Tutaj wszystkie jednostki. Dobra. To leć do góry. Ty musisz bronić tego zamku. Ty możesz tutaj podjechać. Dobra, i wykupujmy tutaj smoka, zabójców i hydry. Tutaj, dawaj skrzynkę. Dawaj, tu masz jeszcze kopalnię rudy. I to jest pytanie, czy atakować ten zamek Ralagiem już? Bo może, nie wiem, czy to nie, na przykład nie aktywuje tego bohatera Inferno tutaj, który ciągle stoi. Nie wiem, czy on jest zbugowany, czy on nie powinien wcześniej zaatakować. Jeśli jest, to na szczęście dla nas. Dobra, stać nas na jeszcze jedną hydrę. Może zapiszmy, zanim zaatakujemy. Ja może to zrobię ręcznie, wiecie. Szkoda tego smoka. W ogóle to... Wiecie co, wystawmy tylko hydry. Jedziemy. Maximum offensive. Okej, niech będzie wzmocniona. Jeszcze mamy namiot leczący. Ta pierdoła będzie wskrzeszać. No dobra, jeszcze się trzymają. Okej, jedna, która się za chwilę odrodzi, tak? Dobra, to może ją odsuniemy. No to jeszcze raz. Wzmocniona i... Walimy... po tych furiach. Elegancko. Okej. No i znowu. Może już walmy po hydrach. A czemu to szczęście na mnie wchodzi w ogóle? Co za pech. Obronę damy. No dobra. Teraz może zwykłą. Dobra, jest okej. Ile one mają życia? Chyba się nam nie odnowi. Chyba będzie tylko jedna hydra stracona w takim razie. To znaczy... Kurde, no mógłbym w sumie zabić na razie tylko tych. Dobra, nie będziemy tak przedłużać dla jednej hydry, bez przesady. Wykończmy ich. Powinniśmy dać radę tak, chyba że damy grat meteorytów. I na pewniaka pójdziemy. No i dobra. Mamy kolejny zamek. Możemy sobie wziąć smoczka. Na którego nas nie stać. No ale zaraz nas będzie stać. W międzyczasie możemy sobie tutaj poszperać po okolicy. Dobra, te kopalnie to może nasz zapasowy bohater pozajmuje. Kusi mnie ta utopia jeszcze, wiecie? Zobaczmy, co się teraz stanie. No, idzie nam tutaj. To dobrze, że tą szadę do góry wysłałem.
Mamy 4 zamki już. I co ten... Patrzcie, drugi się pojawił. Jezus Maria. Ale to było przegięcie. Trudny. Deleb. Ale... Czy oni będą tak stali? Czy ja mam farta? Czy oni się faktycznie zbagowali? Kurde, nie dojedziesz. Are you kidding me? Come on. No nie mówcie, że muszę znowu tym się bronić. Jasny gwint. No muszę znowu nim. On ma trochę więcej many teraz. Man, ale upierdliwe. Weźmy mu ten wóz z amunicją, dajmy. Te hydry. Jakieś artefakty? Nie. Dobra, zmniejszę obrażenia od zaklęć ziemi. Okej, myślę, że was koniecznie. Koniecznie hydry. No i to chyba tyle. Co byśmy jeszcze mogli? Jeszcze jedną hydrę. Hydry wytrzymają długo. Moglibyśmy jeźdźców jeszcze 3. Dobra, niech będzie. I to tyle. Bohatera, no nie bardzo mamy lepszego. Okej, niech będzie tak. Myślę, że on powinien dać radę się wybronić. Możemy sprawdzić jeszcze, jakie szanse są. Trudny. To z wieżyczkami da radę. Bo mamy 3. Szady, to ty może wróć, żeby na ciebie nie pojechał. Zapiszmy na innym save'ie, bo nie wiem, co się teraz wydarzy. Nie wiem, czy czasem ci bohaterowie Inferno nie przyjadą. I zgarnijmy może tą utopię. Nie tobą, nie tobą. Ty sobie sprawdź jeszcze tutaj to. Dobra, my zobaczmy tą utopię. Ała. Dobra, niech będzie. Co dostaliśmy? Ale kasy. Myślę, że to była dobra decyzja. Jeszcze jakie fajne artefakty. 3 do ataku, inicjatywę. 3 siła czarów. Nie, no wolę siłę czarów. Niweluje odporność na magię wroga. Okej. Dobre, bierzemy. Dobra, pusuję do wszystkich statystyk. Ta kasa cieszy, bo... Teraz nam stać na tyle rzeczy. Dawać jeszcze smoka, dawać wszystko. Elegancko. Tu jeszcze kapitolu nie mamy, ale jazda. Ale... Myślę, że warto ulepszyć teraz wiedźmy. Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że warto chyba. Czy może kapitol? Może nie być drugiej okazji. Dobra, lepiej kapitol. Te wiedźmy nam dużo teraz nie zmienią. Elegancko. I jak to teraz wygląda? Normalny. Dobra, powinien się wybronić. Zróbmy sobie jeszcze raz zapis. Let's go. O, i portal miasta się nauczyliśmy realagiem. Możemy w razie czego uciekać. No. Pięknie. Bez problemu. Bez problemu. O, i niech będzie finanse. Niech będzie talent magiczny. Super. Zobaczmy, co tutaj jest. Machiny wojenne. Dobra, Raelo. Tutaj były smoki, tak?
Jeden smok bierzemy. Zbudujmy to, zawsze więcej trochę many. Jedźmy tam na południe, tam chyba też będzie zamek. Ty dziewucho. Ty. Dobra, to może jedź teraz po tą kopalnię złota. Jak tam ci bohaterowie Inferno? Stoją głąby. Czy my ich musimy zabić? Nie, to moglibyśmy ich zostawić sobie na koniec. No, zaczyna to wyglądać coraz lepiej, słuchajcie. Myślę, że możemy sobie tu już ulepszać te budynki. Tu jeszcze jakieś jednostki są, tak? Kurczę. Kupmy sobie jedną wiedźmę. Dobra. Tam ze wschodu leci może tych bohaterów dużo, ale słabiaki straszne. O kurde, z zachodu wyjechał jakiś mocny. Aż się kopci za nim. Co ty masz? Nie ma szans. O cholera. Kilka smoków ulepszonych. Niskie. Ralak by dał radę, tak? No tak, bo to nawet nie jest bohater lochu. Możemy jechać na niego. I zostawić w takim razie to południe na razie. Dobra, to jedźmy na niego. Ale jazda. Kupa nerwów. Ta misja to jest kupa nerwów, słuchajcie. Shadia, dawaj szybko po tą kopalnię. I wracaj. W takim razie musimy tutaj wykupywać jednostki. Hydry koniecznie, dawać tego smoka. Dawać te dwie wiedźmy. Dobra, nie jest źle. On nie powinien nam jeszcze dojechać. Sprawdźmy zresztą. Co on jedzie na nas? Tutaj ze wschodu, ile ich jedzie, Jezu. Ale wszystkie to jakieś słabiaki to są chyba. Vaishan, nie wiem czy on nie ma jakiegoś wyższego poziomu. Ale nie ma jednostek. Żaden z nich tutaj nie ma jednostek, a ty? No to spoko. Nie tobą, Shadia, tobą. Spróbujmy go załatwić, zaraz nowy tydzień. No dobra, poszło... Całkiem. Pomysłowość. Więcej złota surowców ma więcej szczęścia. Czy to się opłaca brać? Ja bym wziął chyba podstawowe widzenie, bo to nam daje opcję, żeby troszeczkę więcej tych obrażeń zadawać. Dobra, tego typa załatwiliśmy. Może skoczmy od razu po tą siłę czarów. Shadium by się też przydało później, ale to później. Dobra, zaraz nowy tydzień, zostań tutaj. Ty tutaj przejmuj. Okej, jak tu teraz wygląda? Mamy jakiegoś bohatera od nich do ukradzenia? Nie mamy. Moglibyśmy wyjechać im. Bo te gnojki nas tu będą denerwować. No właśnie, ich stąd po prostu wywalić. Okej, możemy turę zakończyć. Ty. No, myślałem, że nam przejmie. To nasz dymek, Jezu. Myślałem, że po nim się tak nagle kopci. To byłoby dziwne, przecież nic nie miał. Dobra. Weź sobie może tą obronę.
Ty tutaj zajrzyj. Co jeszcze? Jeszcze kopalnia złota, super. Relo, weź sobie tą siłę czarów, to możesz olać. Tych możesz załatwić. Tych też od razu. Dobra, niech będzie taki wynik. No jedźmy teraz na to południe w końcu. Zahaczymy przy okazji tutaj o jednostki. Dokupimy sobie. W sumie to sobie też chyba możemy ulepszyć tutaj, jakbyśmy czegoś nie mieli jeszcze ulepszonego. Okej, tutaj jeszcze. Bo widzę, że nam tu próbują atakować. Przynajmniej tak to wygląda. Ale nie mają czym, bo nie mają jednostek. No teraz sobie pewnie dokupił, tak? Nie. Dobra, jedziemy po te jednostki. Szkoda, że nie mamy logistyki, no ale... Inaczej mielibyśmy tego Realaga trochę słabego. Wiesz co? Może zabijmy te impy setki? Shit, może zapis. Nie chcę tego wdupić tutaj. Czy to było warte? Tyle jednostek? Zaraz, co ci w ogóle zostało? Niech będzie tajemny trening, niech będzie oświecenie. Co ci zostało w tej armii? No dobra, niech będzie. Okej, wykupujmy tutaj. Hydry, wiedźmy, smoka. Powinno starczyć. Oż skurczybyk znowu jedzie. Upierdliwcy, no, będą tak jeździć. Z czym ty teraz wyjechałeś? No co to ma być? Dobra. To byłoby dobre na implozję. 50% większe obrażenia od czarów magii ziemi bierzemy. Agra. I od razu sobie to załóż, żebyśmy nie zapomnieli. Elegancko. No dobra, jedźmy tego gnojka załatwić. Szybko zgarnijmy te skrzynie, zanim on to zrobi. Tu nam się nie uda. Dobra, cofnij się. Chyba nam ją zabije. Dobra, ze złotem już nie powinniśmy mieć problemów. Ci, co tu jadą, na co oni są mocni? Ten jest słaby, ten coś ma chyba. Nie, ten. Vaishan to jest mocny bohater. Ten na 20 którymś poziomie, kurczę. Myślę, czy czasem nie lepiej zabić tego Sylwan bohatera, co tam wyjeżdża z zachodu. Nie zahaczyć Relagiem o ten zamek, wziąć te jednostki i jechać na wschód jednak. Bo jakoś oni dziwnie wyjeżdżają wszyscy ze wschodu. Może tam na południu jednak nie ma zamku. Dobra, nie będziemy tego powtarzać. Weźmiemy się, tylko cię pozbędziemy. I jedziemy na tego. Ty wracaj. Shadia, ty jesteś tutaj chyba, tak? Dobra. Bierz jednostki. W sumie mamy dużo zasobów. Możemy śmiało posprzedawać. I wykupić resztę rzeczy. Dobra, i jedź tam do góry. Tak na dobrą sprawę, to moglibyśmy już Shadią po prostu pojechać na wschód, a Relagiem na południe. Tak zrobimy, właśnie. Rozdzielimy ich sobie trochę. To jest... Nie, gdzie ten Vaishan jest?
wraca. A ten gdzie pojechał? Tu. Spierdzielaj, gdzie się pakujesz. Dobra. To zaraz, tak naprawdę to nie musimy jechać do tego zamku u góry. Możemy jednak kierować się na południe w takim razie. Bo Wajszan się cofa, to Shadia zdąży tutaj ogarnąć temat. Wziąć sobie, ulepszyć chytry. Moglibyśmy też tych jeźdźców w sumie w końcu ulepszyć. Niech będzie. Ale też nie pomyślałem, żeby kasy trochę więcej mieć. Dobra, daję jej te jednostki. Was, was i was. Wóz też jej daj. I ty sobie jedź na tutaj. Jeszcze możesz tu zahaczyć. Dobra, dziewczyno. Sprzedajemy trochę. Nie potrzebujemy aż tyle tego wszystkiego. I bierzemy co? Bierzemy was, was, was. Czy może poczekamy tu jeszcze tydzień? Ile ty masz ruchu? No właśnie. Zaczekajmy jeszcze ten dzień, a nie tydzień, przepraszam. Zobaczymy, gdzie oni pojadą. Serio? Chcesz atakować? Przecież nie przejmiesz, jak ty chcesz to zrobić? Po prostu przejedziesz obok, tak? No, jak chcesz. Okej. Okay. Smoka, hydry, jeźdźców. Prawie wszystko wykupiliśmy. Wszystko, dobra. Czy chcemy jeszcze coś? Namiot medyka, dobra. I git. Możemy jechać. Tak jest, grok spierniczaj. O, możemy sobie obronę jeszcze wziąć. Zobaczmy, jak to wygląda. Wajszan, bardzo niskie, elegancko. Dobra, Raelo, zahaczaj tutaj o te główienka. W ogóle jaki tu jest poziom maksymalny, się zastanawiam. No bierzmy złoto mimo wszystko. Ciekawe, gdzie te portale jeszcze prowadzą, też trzeba będzie to sprawdzić. Ale na razie jedziemy tu. No i co, tutaj jeszcze moglibyśmy? Nic nie musimy, okej. 3500 bohater. Chciałbym bohatera kupić. I Lane jest na szóstym. To kusiące. Kuszące to jest. Żeby ją wziąć teraz. I tak zrobimy. Tylko wywalimy tych wszystkich chłopów. No jest ich dużo. Ale wolimy to. Weź go tutaj, wygoń. Weź sobie tą obronę. I może skocz ten tartak przejąć. Dobra, jest sytuacja pod zajebistą kontrolą, myślę. Dopóki ci bohaterowie Inferno stoją i nic nie robią, to jest dobrze. Dobra. To co, czas atakować w takim razie. Łapiemy tego gnoja. Raelo, ty to sobie możesz jechać dalej. Ty, Misiek, weź tą flagę. Może sieć na razie w tym zamku.
Nie wiem, po co miałbyś tam jechać. Bosko. Wszędzie mamy chyba jednostki wykupione teraz. Tak jest. W porządku. No to czekamy na dostawę. No ale nas wyminą, to za głąb. Dobra, nie będziemy za nim wracać, on tam nic nie ma. O. Coś ty taki odważny, co ty masz tam w tej armii? Łe, nic. Artefakt. Całkiem lipny. Nic nie masz, to bijemy cię na razie. Dobra, Shadia. Tutaj tego olej. Tłum demonów. Czy chcemy to niszczyć? Nie, zaoszczędzimy manę. Jedziemy po ten atak. Ty dziewczyno, wracaj do zamku. I siedź. Tutaj. Wykupmy sobie dwa smoki, wystarczy. Moglibyśmy co? Wiktoria wziąć, dać mu te smoki. I tego gościa wygonić. Elegancko. I odbić sobie to laboratorium. Przy okazji, czy możemy coś jeszcze sensownie ulepszyć? Tu możemy zamek, niech będzie. Tu możemy ciebie, niech będzie. No, już to super wygląda, super. Mamy wszystko pod kontrolą chyba w takim razie. O nie. Kurde. Czy ty byś dała radę, jak ci dokupimy jednostek? Weź sobie hydry. Weź sobie to, weź sobie to. Czy dałabyś radę pokonać tego klienta, co jedzie? Dałabyś radę w zamku. Dobra, to pozbądź się tego. Pozbądź się też tego. O Jezu, wrócisz? Magia mroku, szkolenie, dyplomacja... Wiesz co? Daj obronę, bo ty masz się bronić. No i siedź tutaj. Zapiszmy. Bo jest dobrze. Jest dobrze. Jest zamek następny. Elegancko, bierzemy. Zajebiście. Mistrz lodu? Dajemy mistrz lodu. Ile masz poziomu? 24 level. Czy coś tu możemy kupić? Możemy, trochę zabójców. To sprzedajmy troszeczkę. Okej. O, możemy sobie smoka ulepszyć. Czy to był dobry pomysł? Nie wiem. Bo tam możemy kupować tylko zwykłe smoki z kolei. No dobra. Dobra, tu mamy jeden ataku. Tylko myślę, czy tutaj jeszcze nie dokupić czegoś. Was możemy. No i was. Dobra, ja myślę, że ona da sobie radę. Jeszcze jeden sejwik. Szedę, ty masz w ogóle... Który poziom? 19. Ty miałeś zająć to laboratorium. Okej, wróć z tymi smokami, zostawisz je w bazie i ci skasujemy. No, nie atakuje nawet. No to wszystko jest pod kontrolą. Ile tu jest tych bohaterów Inferno? Oni się chyba zaklinowali, wiecie? Mogą nam później posłużyć jeszcze do podbicia doświadczenia. Jak nam będzie brakować do maksymalnego poziomu.
Dobra, może poczyśćmy tutaj relagiem w takim razie, co tutaj jest. A tobą, słuchaj, ulepszymy może te jaszczury. Będą miały całkiem niezłe, konkretne walnięcie. I może zabijmy tego groka w takim razie, żeby on się nam tu nie pałętał. Dobra, elegancko. O, i damy sobie jeszcze unik. Jedź może też na tego. Bo nie, on tam nie ma nic chyba. Tak, dobrze mówię? No właśnie. To sobie tutaj tylko wykupmy odrobinę jednego smoka, niech będzie. Wystarczy. Okej, okay, a tobą śmigamy dalej w górę. Jest zamek. Niskie, okej. Okay. To bez problemu powinniśmy dać radę. Jak zajmiemy ten zamek, myślę, słuchajcie, zrobimy przerwę, to będzie trzeci odcinek i na czwartym nam się uda skończyć tą misję. Huu, no, męczarnia była, męczarnia, słuchajcie. Ale się udało, jeszcze to zrobimy później chyba tak, że pozbieram te wszystkie boosty po tej mapie. Może to zrobię po tym odcinku, tak, wiecie? I zanim zaczniemy atakować ten ostatni zamek i tych bohaterów Inferno, to już pokażę wam w tym ostatnim odcinku i to będzie finał tej misji. Zakończymy sobie wtedy to w końcu. Może wykup tylko to. Daj te smoki. A może jedź tam, przejmuj coś. Dobra, Shadula, save i atakujemy. Dobrze. I powinna spokojnie sama sobie dać radę tutaj. Jezu, jak to trwa długo. Dobra, w porządku. W końcu, słuchajcie. Czyli mogą nam już tylko wyjeżdżać z zachodu. Tam jest chyba jeszcze jeden zamek. Na to by wychodziło. A zatem co? No pozostaje nam tylko wyczyścić tą mapę. Z tych wszystkich jednostek. Weźmy sobie tą kopalnię. Od razu. Tutaj też już tylko zostaje wyczyścić realagiem. Tu możemy coś kupić. W ogóle jak ten zamek jest rozbudowany. Jest zajebiście rozbudowany. No i znowu tu nam wyjeżdża jakaś pierdoła. Znowu ten grok, tym grokiem będzie nas męczyć ciągle. Dobrze, to może wyjedźmy mu na spotkanie. No, nie macie gościu. Myślę, czy lepiej zostawić te jednostki naszym głównym bohaterom. Niech sobie troszeczkę podbiją poziom. Ile ci brakuje? 24 masz. Myślę, możemy już brać doświadczenie. Ilu tu jest tych... No patrzcie. Trzeci się pojawił. Alastor. Jezu, on ma mnóstwo diabłów. Masa doświadczenia byśmy mogli najechać, jeżeli tam się da wyjechać. Da się chyba wyjechać, bo tam były schody tutaj gdzieś. To jest pewnie do nich. Tak obstawiam. Tu coś jest? No jest, Tartak, dobra. Dobra, ciebie możemy już skasować, żeby nie klikać. Czy możemy sobie wykupić tutaj jakiegoś silnego bohatera od nich? No nie możemy, dobra. Zakończmy jeszcze tą turę. I tutaj sobie chyba w takim razie... Tak jest, wezmę tylko tą skrzynię, żeby później nie zapomnieć. I doświadczenie. Okej. Zapisik. Mała przerwa i wracamy jeszcze w
ostatnim już później odcinku z tej misji dokończymy sobie. Ja tutaj poczyszczę może już tutaj tylko te kopalnie, te znajdźki wszystkie i statystyki. I sobie już później tylko końcóweczkę szybko zaliczymy. Okej, słuchajcie, no poczyściłem całą tą mapę. Ci bohaterowie Inferno stoją dalej tutaj w miejscu, nic nie robią. W zasadzie mogę ich bez problemu załatwić, bo zobaczcie jaką mam armię już. No, parę tygodni zleciało. Tutaj były jeszcze portale, które prowadziły tutaj do niektórych małych takich wysepek. Tu była masa jeszcze rzeczy, ale były przede wszystkim bonusy do statystyk. To je wszystkie odwiedziłem i Shadia jest na maksymalnym poziomie teraz i Raylak, także myślę, że możemy to tutaj już zakończyć w tym odcinku śmiało. Jedziemy, atakujemy ten garnizon. Nie sądzę, żebym atakował te demony, tam już nie ma to sensu. Dobra, to zostaje nam tylko ten jeden zamek w takim razie i chyba będzie GG. No, nic tu nawet nie ma. Jesteś chyba ostatnim szlachcicem pozostałym przy życiu. Mam do ciebie pytanie. To ty! Znam cię! Cisza! Jeszcze słowo, a zabiję cię i zwiążę twoją duszę z płaszczem żebraka. Gdzie płonące zwierciadło? Nie powiem! Wolisz spędzić wieczność, ocierając się o zgniłe ciało? Nie zrobisz tego! Nawet mnie! Zrobię i to z przyjemnością. Płonące zwierciadło! Gdzie ono jest? W komnacie arcykapłana, za posągiem Kabeleta. Dzięki. Nie zajmie mi to dużo czasu. Sporo wiesz o tych bestiach. Kiedyś sam do nich należałem. Teraz, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie będę dla ciebie czyścić piekieł, tchórzu. Radź sobie z tym, co masz i wróć z królową gryfów. Ale rycerze gryfów są potężni, panie. Odsunęli się od Elrata, zrekrutowali kościane smoki i armię wyrwane śmierci. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o śmierci, Vayr, nadal mi się przeciwstawiaj. Ruszaj i odnieś sukces. No i mamy to, Jezus Maria. Najgorsza misja za nami, w sumie jedna z najgorszych. Najtrudniejszy to jest tutaj ten początek tej misji, to jest strasznie niezbalansowane, tylu tych bohaterów. Trzeba strasznie kombinować. No ale udało się, no na pewno pomogło nam częściowo to, że chyba zbugowali się ci bohaterowie Inferno, oni stali tylko nic nie robili. Gdyby oni mieli atakować... Bo to on się pojawia, chyba ten bohater Inferno, mniej więcej co dwa zamki. Po przejęciu dwóch zamków pojawia się następny. I powinien nam maszerować na miasto, chyba tak to powinno działać. A coś tutaj nie zadziałało, na szczęście. I nas nie atakowali. Chociaż podejrzewam, że byłoby się łatwiej wybronić w zamku przed nimi niż przed tymi bohaterami Lochu, tak? Oni nie mają chyba mocnych czarów, tak jak oni. Także to byłby mniejszy problem być może. No ale zawsze jakaś to pomoc była, no super. W takim razie, słuchajcie, widzimy się w misji czwartej.